Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo poważne pytanie: Jak sobie radzić z żalem? Jak sobie radzić z nienawiścią? Ostatnio sporo powodów do nienawiści. Z róż w, w, na różnych płaszczyznach. A społeczna, rodzinna. Wiecie, jak jest. Ten film ukazuje się 8 marca, w Dzień Kobiet. Dodatkowo przyszła mi taka myśl: jak to jest? Jak przeżywa żal kobieta? Nie wiem, bo mężczyzną jestem. Wiem jedynie, że zazwyczaj zazwyczaj są wrażliwsze, głębiej przeżywają, głębiej odczuwają. I nie wiem, czy dam radę się jakoś wczuć w, ten, w to odczucie żalu kobiety, która mnie słucha teraz, która Ty mnie słuchasz. Postaram się Ciebie zrozumieć i pomóc Ci, towarzyszyć Ci w tym Twoim żalu tym twoim sposobie odczuwania nienawiści. Słuchajcie, ostatnio właśnie dużo powodów do tego, żeby mieć żal i nienawiść nawet do tych osób i tej osoby, której nigdy na oczy nie widziałem, nie widziałam, a która gdzieś tam siedzi sobie na wysokim stołku na wschodzie. Albo nie tylko na wschodzie, bo do różnych osób można mieć żal o to, o decyzję i ci na wysokich szczeblach i na niskich. Jak sobie radzić? Historia biblijna. To było e, podczas wojny Izraela z Aramejczykami. E, dziwny sposób wybrał e, Izrael, żeby zwyciężać. Mianowicie mieli proroka, który ujawniał im, gdzie uderzy wróg. Kim był statelit? Ale był prorok, który ujawniał plany. No i w ten sposób wygrywali Izraelici. Przeciwnicy zrozumieli, że najpierw muszą się zasadzić na tego proroka, żeby zwyciężyć. I tak też zrobili. Okrążyli małe miasto, w którym był właśnie prorok Elizeusz. I wstał rano, sługa patrzy przez mury i widzi wielkie wojsko przeciwnika, które otacza ich. I spanikował. Ale Elizeusz jest spokojny, bo widzi głębiej i widzi, że nad nimi są ogniste rydwany wojsk niebieskich i wie, że zwyciężą. Bo z taką armią się zwycięża. Dziwne rzeczy się tutaj bardzo dzieją, i zaraz wyprowadzę wnioski dla naszego tematu, bo on wychodzi do tego wojska aramejskiego, którego. Właśnie Bóg poraził ślepotą i mówi im: Słuchajcie, to nie to miasto i nie ten człowiek, ja was zaprowadzę do tego człowieka, którego szukacie. I idą wiele kilometrów. To, to wojsko zaciężne, oślepione, idą do środka Samarii, tam gdzie jest najwięcej wojsk im wrogich. No i król pyta się Elizausza co z nimi robimy? Po coś ty ich tu przeprowadził, tak w domyśle? Można wyciągnąć miecz i po prostu pozabijać tego wroga. A Elizeusz przekazuje Bożą decyzję, że mają wystawić stoły i ucztować razem z tymi, właśnie wrogami. Tak też zrobiono. I co jest ważne, napisano, że nigdy więcej już Aramejczycy nie atakowali Izraela. To jest pewna taktyka, którą wobec tego. Żalu i nienawiści, które możesz postrzegać jako wróg, trzeba zastosować. Bo możliwe, że chciałbyś najchętniej zdusić to w sobie, znaleźć jakiś taki sposób, jakiś taki miecz, którym zabijesz w sobie nienawiść, bo nie chcesz go czuć. Przestaniesz czuć ten żal, bo on Ciebie od środka po prostu rozkłada i szukasz sposobu. I albo go nie znajdujesz, albo widzisz, że to Cię wciąż wewnętrznie wyjaławia. To odczuwanie i ta walka wewnętrzna i to ta szarpanina z tymi odczuciami i z tymi osobami, które wywołują ten żal i ten nienawiść. A sposobem, który wielokrotnie powtarzam na żal i nienawiść jest akceptacja. Usiąść do stołu i ukochać tę część siebie, która czuje nienawiść. Usiąść i porozmawiać, i miłosierdzie okazać tej części siebie, która czuje żal, i temu uczuciu. Nie postrzegać żalu i nienawiści jako mojego wroga, z którym trzeba walczyć, którego trzeba stłumić, którego, któremu trzeba pokazać, gdzie ich miejsce najlepiej to zabić, zdusić w sobie, nie czuć. Tym gorzej wykorzystać nienawiść przeciwko komuś i niszczyć tym gorzej wykorzystać żal do tego, żeby nie przebaczyć i człowieka drugiego też niszczyć. Właściwą postawą chrześcijanina, najbardziej racjonalną dla człowieka, jest to, by miłosierdzie sobie samemu okazać, zaakceptować to i dać sobie prawo do tego, że czuje żal. Czasami on jest potworny, Czuję nienawiść i czasami to po prostu aż powoduje, że nienawidzę samego siebie, bo jak ja mogę to czuć, to może mnie doprowadzić do ogromnego takiego braku szacunku do siebie, braku miłości do siebie, bo ja takiego siebie z takimi uczuciami nie kocham, nie chcę. Tymczasem akceptacja wiele uzdrowi. Tymczasem właśnie takie miło, okazane miłosierdzie sobie samemu i tym uczuciom, które są częścią mnie dużo uzdrowi. Pan mógł wzywa do tego, żebyśmy kochali samego siebie. Bliźniego swego jak siebie samego. Sobie miłosierdzie okazywali. Temu, co w nas jest tułaczem, uchodźcom. Temu, co w nas jest właśnie takim. Żebyśmy temu miłosierdzie okazali. Zwłaszcza temu. A nawet jeżeli ta część... Jest, można, tą część nas można nazwać nienawiść albo żal, temu miłosierdzie okazać, z tym do stołu usiąść, zaprosić, ucztować, poczęstować czymś, dzięki czemu ta część mnie poczuje się kochana, przytulona, zaopiekowana. Chociaż może stała wiele dni na mrozie, chociaż może była bombardowana z różnych stron, ale tej części mnie ja chcę okazać miłość. Drogi bracie, droga siostro, może to jest bardzo ważna podpowiedź dla ciebie, co zrobić z żalem, z nienawiścią? I może czujesz się bezsilny, bo nie potrafisz. Jest Bóg, ku któremu możesz się zwrócić, ku któremu możesz zostawić te uczucia, ofiarować, powierzyć, poprosić o przemianę, poprosić o akceptację. To jest dobre rozwiązanie. Możesz to zrobić we wspólnocie modlitewnej. O 15, o 20.30 modlimy się o pokój. Też modlę się o pokój w Twoim sercu. O to, żeby tam nie było walk wewnętrznych. Żebyś nie brał miecza i nie szedł z mieczem na swoją, swoje uczucia, ale żeby się przyjął, zaakceptował. O to będę się modlił, obiecuję Ci. Błogosławię Cię, byś pokochał samego siebie, byś miłosierdzie sobie samemu okazał. I jeżeli chcesz, zapraszam Cię na 20.30 na ten kanał, Znajdziesz najnowszą transmisję pod tym adresem, który jest na dole www.tobankologia.pl albo włącz powiadomienia, żebyś przychodziły Ci przypomnienia o tym, że rozpoczyna się modlitwa i módl się dużo módl się dużo o pokój na świecie, módl się dużo, by pokój zagościł w Twoim sercu. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu poczułeś się kochany. Odpowiedziałem chociaż na część Twoich wątpliwości i łatwiej ci będzie przyjąć siebie z wszystkimi Twoimi odczuciami. Amen.